Od pewnego czasu prowadzimy działania zmierzające do tego, żeby połączyć ze sobą dwa światy, świat, dwa żywioły. Żywioł przedsiębiorców z żywiołem naukowców, tak by nauka była wykorzystywana w przemyśle, nie tylko wykorzystywana do dydaktyki, ale przede wszystkim do tego, żeby konkretne rozwiązania w przemyśle miały zastosowanie. W związku z tym ten projekt polega on na tym, że do 10 przedsiębiorstw kierujemy 10 naukowców na staże, również w drugą stronę 10 przedstawicieli mikro, małych, średnich przedsiębiorstw będzie miało takie staże na uczelni, by wytworzyć z jednej strony potrzeby, jakie są w zakresie innowacyjności w przedsiębiorstwach, a później znaleźć rozwiązania na te właśnie potrzeby, problemy. Innowacja to nie tylko pomysł na zmianę produktu, na zmianę procesów technologicznych, organizacyjnych, logistycznych, ale także wdrożenie tego pomysłu, wdrożenie tej zmiany. Dlatego ja uważam, że ten dzisiejszy projekt to jest to, co najlepszego można wyciągnąć z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, bo mamy tutaj przedsiębiorców zainteresowanych tym, co się bada na uczelni. Mamy tutaj naukowców, którzy chcą pójść do przedsiębiorstw i zobaczyć, co można by jeszcze zmienić, udoskonalić. Mamy wreszcie konsultantów. No i czego właściwie brakuje? Brakuje tylko tego klimatu do zmian, bo jak wiadomo, największym naszym przeciwnikiem jest niechęć do zmian. Musimy tę niechęć sobie po prostu przełamać, bo zmiana jest warunkiem rozwoju.